Moi kochani, dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni, w której chciałam Wam pokazać kilka propozycji na śniadanie, deser, czy też napoje orzeźwiające. Mam nadzieję, że się Wam film spodoba. Jeżeli tak będzie, koniecznie dajcie kciuk w górę, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam Was do oglądania. Wydaje mi się, że do tego dania można wykorzystać naprawdę wszystkie owoce, jakie tylko lubimy. Na dnie miseczki układam plasterki banana, które za chwileczkę zaleję jogurtem naturalnym. Teraz pokroję truskawkę i położę ją na wierzchu jogurtu. Dosypię moje pyszne borówki i wsypię musli. Przyszła pora na orzeźwiające napoje. To są moje jedne z ulubionych kompozycji, chociaż mam ich dosyć sporo. Na początku przygotuję kostki lodu z borówkami. Wyglądają one bardzo, bardzo ładnie. Do mojego wąsatego słoiczka nalewam wodę i kroję truskawkę na malutkie kawałeczki. Teraz przyszła pora na cytrynę i pomarańcza. Wszystko wrzucam do słoiczka z wodą. Uwielbiam miętę, więc nie żałuję. Wykręcam słoiczek i pierwszy napój jest gotowy. No to pora na drugi napój. Plasterki cytryny kroję na ćwiartki. I wrzucam je do słoiczka. Przyrządem do nakładania miodu będę je miażdżyć. Dodaję pokrojone truskaweczki i dalej ugniatam. Teraz pora na miętę. No i znowu ugniatam. Dolewam gazowaną wodę. Zobaczcie na te bajeczne kolory. Czy to nie wygląda pięknie i smakowicie? To jest boskie. Pycha. Czy
Przyszła pora na moją ostatnią propozycję. Jest to deser z owoców w czekoladzie. Do miseczki wrzucam czekoladę. Może to być czekolada taka przeznaczona do gotowania, ale może być również ta zwykła. Truskawkę kroję na świartki, a banana kroję w plasterki. Rozpuszczoną czekoladę w mikrofalówce dokładnie mieszam, aby była gładka. Teraz po kolei zanurzam w niej owoce. Na samej czekoladzie możemy zakończyć, ale ja postanowiłam jeszcze dosypać troszeczkę pyrków kokosowych. Zapełniony talerzyk owocami chowam do lodówki na około 15 minut. Gdy czekolada zastygnie, idealnie odchodzi od sreberka. I tak ostatecznie prezentuje się mój deser. Pyszna. Na pewno lepszy niż batonik. Pechotka. Jeżeli film się Wam spodobał, nie zapomnijcie dać kciuka w górę, subskrypcji. Zapraszam Was do mnie na Facebooka, Instagrama. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa, pa!